dobry dzieciaczki, witam was na zawodach Mały Festiwal Wędkarski, które odbywać się będą na jeziorze Drawsko. Mam nadzieję, że będzie podobała wam się ta dzisiejsza impreza. Właśnie bardzo się cieszę, że tak liczne grono osób zgromadziło się, aby wziąć udział w dzisiejszych zawodach. Także każdemu z was życzę takiej co najmniej ryby i szczęścia wędkarskiego przede wszystkim. Pogoda na razie nam sprzyja, mam nadzieję, że wytrzyma do końca zawodów. 4 sierpnia 2012 roku w stanicy wędkarskiej Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Czaplinku zebrało się 30 młodych uczestników Małego Festiwalu Wędkarskiego z pławikowych zawodów towarzyszących czwartemu już festiwalowi wędkarskiemu. W zawodach udział wzięły wędkarki i wędkarze w wieku od lat 4 do 14. W wielu przypadkach bez pomocy opiekunów się nie obyło, ale zapału i wędkarskich umiejętności nie zabrakło żadnemu uczestnikowi zawodów. Brały płocie, ukleje i okonie. W kategorii dziewcząt wygrała 6-letnia Daria Bernat z Czaplinka z wynikiem 1985 punktów. W kategorii chłopców 12-letni Patryk Wyciślak, także z Czaplinka, z wynikiem 1775 punktów. Równolegle z zawodami dla najmłodszych na jeziorze Kaleńsko pod Czaplinkiem do rywalizacji o zwycięstwo w zawodach spinningowych 4. Festiwalu Wędkarskiego. Wiele nagród, w tym wspaniałą łódź stanowiącą główne trofeum festiwalu oraz punkty w spinningowym turnieju trzech miast, stanęło 101 zawodników, którzy przyjechali do Czaplinka nawet z odległych miejscowości. Jezioro Kaleńsko już po raz czwarty stanowiło arenę tych zawodów, jednak jeszcze nigdy nie było tak hojne. Ryby złowiło 56 wędkarzy i choć dominowały okonie, uczestnikom zawodów udało się wyholować także kilka szczupaków, z których największy miał 60 cm. Biegły rok zwycięzca. Jęczurek. Witamy. Jest kosz? W biegłym roku. To na coś się bawią. To widzę, że jest pociutko. A więc, proszę Państwa, zawody spławikowe dla dzieci odbywały się na nabrzeżu jeziora Drawsko, na prawo, czyli na lewo od Państwa zawody dla dziewcząt, na po przeciwnej stronie dla chłopców. Wyniki dla dziewcząt i zapraszam wyczytane osoby na scenę. Zwyciężyła Daria Bernat, 6-letnia wędkarka, wynikiem 1985 punktów. Drugie miejsce Ola Doroba, punktów 1410. Daria Bernat. Daria, śmiało na środek sceny się pokaż wszystkim, uśmiechnij się. Bernat, brawa dla niewielkie. Czaplinka, Ola Dorowa, mieszkanką Głubowa. Magdalena Puga, trzecie miejsce, 980 punktów z Czaplinka. Czwarte miejsce Małgorzata Ścisłowska z Czaplinka, 975 punktów. Piąte miejsce Maria Spiryn, 960 punktów z Czaplinka. I kolejne miejsce Zuzanna Wróbel z Dąbrowy Górniczej, Anna Ścisłowska z Czaplinka. Chwila dla fotoreporterów. Są banany na twarzach, dziewczyny, banany. Drugie Miłosz Kukuła z Łubowa, 1520 punktów. Trzecie miejsce Gryglicki Oskar, Borne Solinowo, 1520 punktów. Czwarte miejsce Szymon Kukuła z Czaplinka, 1505 punktów. Urkiel z Czaplinka, 1455 punktów. Szóste miejsce Gryglicki Jakub z Bornego Solinowa, 1205 punktów. Nagroda dla najmłodszego uczestnika dzisiejszych zmagań, bez względu na to, czy były to zawody spławikowe, czy były to zawody spinningowe.
Najmłodszym uczestnikiem był 4-letni Szymon Kukuła. Jak tak dorośli zachowywali się? Najstarszy uczestnik zawodów Jerzy Góralczyk. Zgadnijcie właśnie skąd on jest. Reprezentant Czaplinka. Największa ryba zawodów. Sztupak 60 cm. Mariusz Jeszpur. To jest. Skąd jest Mariusz? Z Kołobrzegu. Czyli to jest tam, gdzie jest ta słynna smażalnia, w której nie warto jeść. Nie tak jak w Czaplinku. Najlepszy zawodnik z Czaplinka. Mieczysław Gajewski. Mariusz, bez komentarzy, to się kiedy powiem. Zobaczcie, jaka jest nagroda. Wyrąbię całą konkurencję w następnych zawodach. W linii prostej mamy do niego 461 km, że jemu się chciało. Ale widocznie sława turnieju Trzech Miast i festiwalu wędkarskiego, który rozgrywany jest w Czaplinku, nawet tam dotarła. Łosin Ireneusz. Mysłowice. Zapraszamy. Ale Sąsi chyba i tak wiedział, że coś wygra. Dlatego się panu Miejsce szóste. 1846 punktów Marcin Majewski. 1962 punkty Henryk Ciemnoczołowski. Miejsce czwarte. Gościnni to wy nie jesteście. 2178 punktów Mieczysław Gajewski. Czaplinek oczywiście. Miejsce trzecie, reprezentant Słupska. 2202 punkty, Grzegorz Masalski. Miejsce drugie, człowiek, który był już wielkim mistrzem zakonu spinningowego. Być może znowuż nim będzie. Reprezentant Szuchowa, 2448 punktów, Mirosław Ściwisz. Zawody za bardzo. Teraz dowód na to, że nieszczęścia chodzą parami. Miejsce pierwsze, reprezentant Szuchowa, stąd moja uwaga, 3132 punkty, znakomity wędkarz, człowiek, który ma chrapkę na tytuł mistrza, Robert Pobojewski. Czy da się stąd dopłynąć do Szuchowa? Da się? Okej, problem jest zgłębny. Panie burmistrzu, koło miejscowe, koło PZW obchodzi 60-lecie. Czy społeczność wędkarska włącza się jakoś w działanie miasta, w działanie pańskiego urzędu, czy ogranicza się wyłącznie do swoich zainteresowań, czyli do łowienia ryb? Tak, wracając do historii, panie redaktorze, to na pewno 60 lat temu działalność naszego koła Związku Wędkarskiego zupełnie inaczej wyglądała. Dzisiaj, a w zasadzie od kilku lat, ta działalność nie zamyka się tylko do własnego, można powiedzieć, podwórka związku, do własnego kręgu znajomych i tych, którzy kolegów wędkarzy, ale zdecydowanie koło wędkarskie prowadzi właśnie działania prospołeczne. To, co dzisiaj koło wędkarskie robi na rzecz społeczności czaplineckiej, jest nie sposób tego przecenić. Od kilku już lat odbywają się systematycznie zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. Odbywają się już czwarta edycja, dzisiaj jest już turnieju wędkarskiego Trzech Miast. Na przestrzeni roku koło wędkarskie aktywnie włącza się we wszelkiego rodzaju działania, jakie w mieście się odbywają, związane właśnie ze sportem, z wędkarstwem, z kulturą i w ogóle z zajęciami dla dzieci. Jest to wspaniała rola, jaką tutaj wędkarze odgrywają i ja jestem pełen uznania, zwłaszcza dla prezesa obecnego, który jest motorem tych wszystkich pozytywnych działań. Jest pan zwycięzcą dzisiejszych zawodów. Czy startował pan już kiedyś w turnieju Trzech Miast, czy to po raz pierwszy? Nie, już startowałem już parę razy, ale byłem w Szczecinku piąty.
No, teraz jestem pierwszy i staram się o to, żeby zostać mistrzem zakonu przykładowo na Pilu. No, ma pan duże szanse w tej chwili na zostanie mistrzem zakonu. Tak, ma duże szanse, no, ale wiadomo, będzie ciężko, bo wiadomo, woda jest jaka jest woda. No, Pile jest dosyć ładnym łowiskiem, dosyć rybnym, najlepszym z tym wszystkich, które jest z tych trzech wód. Kaleńsko jest praktycznie najbardziej trudniejszym wodą dla mnie do łowienia, ale no, jakoś dzisiaj się udało, nie było łatwo. Łowił pan tylko konie, czy szczupaka też udało się pan złowić? Tylko konia, stawiałem się na konia, wiadomo, okoń jest dosyć takim sportową rybą i jest najlepszą rybą, którą można, wiadomo, że bardzo mocno zawalczyć. A jaki był pana dzisiejszy sposób na kaleńsko? No, stacjonarnie normalnie łowiłem, tak jak się zawsze łowi najlepiej. Na boczny trok? Nie, normalnie stacjonarnie, główkarz, piątka, szóstka, zależy się od głębokości. Ryba była dosyć głęboko, nie było łatwo, trenowaliśmy 2 dni przed zawodami, no i... Ile w końcu tych okoni było? Okoni razem z kolegą złapaliśmy 25, a złapałem 14, kolega 11. Pięknie. No cóż, gratuluję panu dzisiejszego zwycięstwa i życzę odebrania tej buławy wielkiego mistrza zakonu spinningowego. Nie dziękuję, lecz będę się starał. Połamania. Spinningowy turniej trzech miast zaczął się od poligonu w Bornym Sulinowie, Wędkarskiego. Przede mną siedzą 3 osoby, które w tym poligonie po kolei uczestniczyły jako organizatorzy. Zaczęło się od Kaśki. I Kaśka, ja nie pamiętam, w jaki sposób wpadliśmy na to, żeby ten poligon zrobić. Nie pamiętam. Pierwszy stady tour dla dziennikarzy, które organizowałam w Bornym Sulinowie, roku nie pamiętam, bo mam do tego prawo nie pamiętać. I później owocem tego stady tour i tego, że poznaliśmy się, były rozmowy na temat promocji wędkarstwa jezior i stąd zrodziło się, że możemy wspólnie zorganizować dużą imprezę i był to poligon wędkarski. I od tego się zaczęło. Poligon się nasuwał jakby sam przez Sienło Borne Sulinowo, prawda? Po tobie pałeczkę przejął tutaj Gienek. No i była kontynuacja. Ja postawiłem na dobrą organizację tego poligonu wędkarskiego i przez 2 lata pobytu w Bornym Sulinowie jako dyrektor ośrodka sportu i rekreacji kontynuowałem właśnie ten poligon. No i na końcu nasza ulubiona Paulinka, która przejęła to i do tej pory dzierży władzę na poligonie. Jak Paulinka współpracę oceniasz z nami, znaczy z wiadomościami wędkarskimi? No, współpraca od samego początku jest bardzo udana. Wiadomości wędkarskie bardzo chętnie uczestniczą zarówno w poligonie, jak i w nowo wymyślonej imprezie, czyli naszym turnieju trzech miast. A nowo wymyślona dlatego, ponieważ Kaśkę los rzucił do Czaplinka, a Gienka do Szczecinka i dlatego mamy turniej trzech miast. Dziękuję wam bardzo. Koniec? Nie, to... chcesz gadać? Oczywiście. Bo to był początek dopiero. A to nie to był początek. A co nam chcesz jeszcze, Kasiu, powiedzieć? Ja chciałam przypomnieć tę naszą słynną kłótnię podczas poligonu wędkarskiego. Jak przyjechałam taka nakręcona i pełna zazdrości, że w Bornym jest dalej poligon. Ja pracuję w Czaplinku. W Czaplinku jest przepiękne jezioro, a nie ma imprezy. A ja przyjechałem spóźniony z Poznania. Tak, i zaczęliśmy się przekamarzać i zaczęłam gdzieś tam głośno te myśli swoje rzucać i marzenia. I dzięki temu, że mam wspaniałych kolegów, koleżankę, to zgodziliśmy się co do tego, żeby była jedna impreza, która będzie promowała wspólnie 3 miasta i nasze wspólne cele. A wspólnym celem jest promowanie tego, co mamy najlepsze, czyli jezior. Tak, rzeczywiście było tak, że zebrał mi się potężny opieprz od ciebie. No ale proszę bardzo, mamy turniej trzech miast. To teraz już mogę podziękować? Dziękuję.